Słuchajcie, jest ciemno, bo jest noc, a jak jest noc, to musi być ciemno. Ale dlaczego nagrałem dla Was ten odcinek w nocy? A dlatego, że dziś testujemy chińskie gadżety RGB z Action. No i co? Robi wrażenie? Trochę tego nakupowałem. Byłem sobie w Action, patrzę, no trochę tych LEDów tutaj mają. I udało mi się wybrać dla Was taki zestaw. Niestety wszystkie produkty znowu są od jednego producenta. Tym razem jest to Battletron. Już chyba jakieś produkty od nich testowaliśmy, które właśnie też kupowałem w Action swoją drogą. Ja szczerze powiedziawszy wolę, jak produkty są od różnych producentów, bo wtedy widać tą różnicę między innymi w jakości wykonania, a tutaj wszystko jest na podobnym poziomie. Czy wystarczająco wysokim? To się okaże. Pierwszy gadżet, słuchajcie, 40 zł, przynajmniej na paragonie jest napisane, że jest to szklana kula. Szklana na pewno nie jest. Ale jest RGB. Na tym nam zależało najbardziej. Zobaczcie, mamy tutaj standard Razer Chroma RGB. Zarówno ten gadżet, jak i inne gadżety, które dzisiaj testujemy, może połączyć z apką Razera i tam powiedzmy synchronizować ich efekty świetlne, tak aby kolory zmieniały się w ten sam sposób na wszystkich urządzeniach. Oczywiście możemy to również synchronizować z produktami Razera. Jest to fajne, a obecność tej funkcji naprawdę szokuje w tak tanich urządzeniach, jakie dziś testujemy. Unboxing. No i co my tu mamy? Ej, to naprawdę jest szkło. Ale mój egzemplarz jest jakiś ubrudzony. Tutaj, tutaj. Co to ma znaczyć? Kabelek jest dość długi. Taki pilot. O dziwo mniej kolorów, więcej napisów. I rozpałka do kolekcji. Podłączamy. Piękny wstęp, ale w tym momencie nasza kula miga tylko na czerwono i pilotem nie da się tutaj nic zmienić. O co chodzi? A o to, że musimy ją podłączyć do Wi-Fi. Tak, kula za 40 zł, a podłączamy ją do Wi-Fi. Kurde, jest nieźle. A więc wchodzimy na stronę Action i pobieramy aplikację. Przekierowało nas do App Store'a, to jest aplikacja. W aplikacji niestety trzeba się zarejestrować, na szczęście można to zrobić za pomocą konta Apple. Aplikacja na wstępie sama wykrywa nasz produkt, także klikamy Add i wpisujemy hasło do naszej sieci Wi-Fi. Teraz dane naszej sieci za pomocą Bluetootha są przesyłane do naszej kuli i za chwilę zostanie ona połączona z naszą siecią Wi-Fi. No i po 5G nie poszło, trzeba się przełączyć na 2,4. No i już po chwili w aplikacji możemy zmieniać sobie kolory naszej kuli. Możemy również ustawić jej jasność. Mamy tu również tryb scen. Pracujący, goździk, łąka, nocne światło, relaks, biała chmura. To nie jest biały. Ej, on jest taka dwukolorowa, fajne. Komfort, słoneczny. Są też sceny dynamiczne, tęcza. O, i to jest fajne. Dżungla, romans, impreza i takie tam. Dalej, tryby muzyczne. Pierwsza funkcja, rytm muzyczny. La 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 la. Coś tam działa. Kolejny tryb, gra. Teraz się zmienia szybciej, jak mówię, zobaczcie. Ostatni tryb, romantyczny. Teraz w sumie to zmienia się tak samo chyba jak w grze. Ostatnia zakładka, inny, plan. O co chodzi? Nie wiadomo, Chińczyk robił aplikację. Ej, ale ja mam pilota do tych LEDów. Zobaczcie. A to samo działa na naszą kulę. Fajnie, jeden działa do obydwu. Ten od kuli działa do LEDów, ale zmienia tutaj zupełnie co innego niż jest tu opisane. A jeżeli chodzi o kulę, to nasz pilot oczywiście również działa. My to samo co w aplikacji, tylko w trochę okrojonej wersji. Świeci bardzo ładnie i pięknie prezentuje się na moim biurku obok Divuma. Także z chęcią ją sobie tutaj zostawię, a za chwilę do tego biurka dojdą jeszcze inne LEDy. Kolejny gadżet, tak na gadżet RGB przystało, jest to oczywiście LED Stripe. Ale poczekajcie, poczekajcie, nie przewijajcie. Nie jest to bowiem taki zwykły pasek LEDowy. Jest on niezwykły. Zaraz to zobaczycie. Kosztował mnie 4 dychy. Rozpakujmy to sobie. No i co powiecie na to? Zobaczcie, jest to półokrągłe, z tej strony to nawet trójkątne. Ale po co komu taki kształt paska LEDowego? Gdzie ja to przykleję, się zapytacie? Zamontujemy to do gotowych uchwytów, które są w zestawie i są samoprzylepne. Tylko po co? Po co to wszystko? Ano po to, aby ten pasek założyć na monitor. No dobra, ale ja mam na monitorze pasek LEDowy, taki zwykły, najtańszy z Action, za 10 zł. Zobaczcie, że ten pasek LEDowy świeci centralnie na ścianę, te co najjaśniej jest za monitorem. Natomiast czy to widać tak z zewnątrz? No widać, w szczególności jak się zgasi światło. Ale dzięki temu, że ten pasek jest trójkątny, to nasze światło nie będzie padać na ścianę z tyłu, tylko właśnie tutaj, żeby cieszyć nasz wzrok tymi pięknymi LEDami. Aby nowy pasek się trzymał, oczywiście monitor musimy przetrzeć z kurzu. Udało się, sukces! Tak samo jak kula miga na czerwono, czyli trzeba sparować apkę. Zobaczcie na te stare LEDy, w miejscu gdzie są dwie diody, tych nowych mamy aż 4. No i świeci, możemy sobie zmieniać tego kolory. No nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że świeci dużo jaśniej niż wtedy. No dobra, tam był kolor zielony. Ej, no chyba jest różnica spora. To, że te LEDy są pod kątem, ma sens. Oczywiście jest tutaj ich też dwa razy więcej. I jest to dłuższe, ponieważ ten pasek ma 90 cm. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to jest ona dość bogata w funkcje, ponieważ zobaczcie, ile tu jest tych presetów. Jest to ten rodzaj LEDów, w którym możemy sobie każdą diodę zaświecić na inny kolor. Nie pamiętam, jaki to był typ. Teraz chciałam
wyświetla na ekranie. No i ja z tych efektów jestem naprawdę bardzo zadowolony. Wygląda to dużo lepiej niż w przypadku poprzedniego paska. I kolejny gadżet RGB za 35 zł. Stand for headset. Co? Headset not included? Oskamowali mnie. To dlatego to było takie tanie. Rozpakowujemy. Ojeju, jakie to plastikowe. No ale jak na tę cenę to i tak wygląda nieźle. Mamy tu port USB typu A, włącznik oraz dwa porty USB typu C. No bardzo dobrze, że chociaż typu C jest. Gdyby były tylko A, to bym się chyba na tą firmę obraził. Od dołu mamy taką pleksę, za którą na pewno jest pasek LEDowy. No i chyba już wszyscy się domyślili, że jest to oczywiście stojak na słuchawki. No i powiem wam, że przy tej kuli te LEDy w tym wyglądają strasznie biednie. Wy w ogóle widzicie, że to świeci? Bo to naprawdę świeci, tylko tak słabo. Kolejny LEDowy gadżet do komputera. Ja nie wiem, jak mój komputer te wszystkie LEDy pociągnie. Jeszcze przecież na górze jest to. No ale dzięki temu, że jest to podłączone do komputera, nie muszę pamiętać o tego wyłączaniu. Wyłączam komputer, LEDy same gasną. Poza tym to, że tu są te porty USB, jest to naprawdę wygodne. Chociaż to i tak już jest podłączone do jednego huba. Z jednego huba następny hub. Ciekawe jak z prędkościami. O, zobaczcie, teraz świeci lepiej. Nie no, to jest żart. Chciałem tylko sprawdzić, czy port USB działa. Następny gadżet znowu kosztował mnie 4 dychy i jest to podkładka pod myszkę. I z tego co widzę, znowu będzie trzeba parować z Wi-Fi. Mieliście kiedyś podkładkę pod myszkę, którą musicie łączyć z waszym Wi-Fi? No jakiś hit. Jest to oczywiście podkładka RGB. A ja mam taki ładny blad z Ikei, nie chciałem takiej podkładki. Specjalnie wybrałem tą małą. No ale test to test. Podkładka jest no pokaźnych rozmiarów. Ja ogólnie nie lubię takich podkładek, dlatego że one się po prostu brudzą. Jak mam tak biurko, to po prostu sobie je przetrę, a to jak się zabrudzi, to już koniec. Ej, no i ogólnie to wygląda ładnie, świeci słabo. Może oczywiście to migać w rytm muzyki, zobaczcie ile tu jest trybów tych muzycznych. Są również sceny, tak samo jak we wszystkich tych produktach. Mimo że jeszcze się do końca nie rozprostowało, to wygląda fajnie. Zakładam, że przez pierwszy miesiąc, potem się pobrudzi. No i kolejny gadżet. Nie zgadniecie. 4 dychy. Co to jest? Świecący patyk. Tak. Chińczycy potrafią wymyślać kreatywne gadżety. W zestawie mamy taką podstawkę. Jest ona ciężka. Tu nasz świecący patyk możemy zamontować zarówno w taki sposób, jak i w taki. Jest także podstawka samoprzylepna. Zobaczcie na taśmę. W zestawie mamy kluczyk ampulowy oraz śrubki. Skręćmy to. Także ja wybrałem tą podstawkę i będzie to stać pionowo. Nie wiem, czy wam mówiłem, w zestawie jest jeszcze taki pilot. Ale po co pilot? I tak zaraz to podłączymy do naszego Wi-Fi. No i co? No mamy po prostu kolejny świecący patyk. Nie wiem, mnie przy pracy na przykład osobiście by to wkurzało, że coś mi ciągle tak daje po oczach. No ale gdyby to postawić gdzieś dalej od ekranu, to faktycznie może miałoby to jakiś sens. Dobra, słuchajcie, znalazłem bardziej adekwatne miejsce. Może sobie to stać tutaj. Tutaj nie będzie mi aż tak przeszkadzać. Mamy drugą w nocy, więc jest to idealna pora, by przetestować ostatni gadżet. Był on najdroższy z dzisiejszego zestawienia. 45 zł. I wiecie co? Nie ma Wi-Fi. Wow! Podkładka pod myszkę ma Wi-Fi, a głośniki nie mają? No cóż, są to oczywiście głośniki RGB. Rozpakowujemy. Głośniki prezentują się w taki sposób, mamy tutaj 2x po 5 W. Podłączamy je do komputera na jacka, mamy też USB. Służą one po pierwsze do wzmacniania dźwięku, a po drugie do naszych LEDów. Podłączmy to sobie. Ej, no i ja muszę przyznać, że świecą naprawdę bardzo ładnie, ale czy tak ładnie grają? Ten efekt mi się podoba, bo głośniki po pierwsze świecą jasno, a po drugie to przejście kolorów jest naprawdę bardzo płynne. Zobaczcie, naprawdę fajnie. No cóż, grają czysto, ale dość płytko. Porównajmy to do głośników wbudowanych w iMac'a. Dobra, odłączam. No głośniki wbudowane w iMac'a grają ewidentnie lepiej. Także jako lampka fajne, ale jakość dźwięku nieakceptowalna. No i zobaczcie sami jak to wszystko wygląda. Wszystkie te gadżety połączone razem robią naprawdę niezły efekt. Ja jestem z nich bardzo zadowolony. Najmniej to chyba z tych głośników, bo wyglądają fajnie, ale na tym koniec. Pozostałe gadżety również jak najbardziej spełniają moje oczekiwania. Jedynie z to jak na słuchawki mógłby świecić jaśniej, a tak to naprawdę jest nieźle. Napiszcie w komentarzu co wy o tych gadżetach sądzicie, który się wam podoba najbardziej i który sami chcielibyście sobie kupić. Jeżeli chcecie więcej odcinków z chińskimi gadżetami, koniecznie informujcie tą łapką w górę. Jak pod tym filmem będzie 2,5 tysiąca łapek w górę, od razu biorę się za kolejny film z chińskimi gadżetami. A na dzisiaj ja już nie przedłużam, żegnam się z wami i do zobaczenia wkrótce.